nauczka klasy międzynarodowej, że jednocześnie... Która dopisała, ilu chętnych zgłosiło się na dzisiejszy bieg sylwestrowy? Wśród dzieci chyba około 200 osób, natomiast do biegu głównego w dalszym ciągu się zgłaszają, ale już jest ponad 200 osób. Jacyś faworyci? Tak, jest dwóch kadrowiczów, jest Kaczmarek, czołowy przeszkodowiec Polski, 8.21 na przeszkodach i jego kolega klubowy też mocny chłopak. Coraz większa moda na bieganie w Polsce, w Łodzi? W Łodzi też. Między innymi prowadzę ścieżki biegowe Nike, na które co niedziela zapraszam o 10 do Parku Poniatowskiego. Wszystkich chętnych, którzy lubią biegać i aktywny tryb życia chcą prowadzić. Jak pan ocenia VIP-ów? No bo niektórzy widać, że... Bieg VIP-ów traktujemy po to, żeby pokazać, że ci ludzie również są aktywni, że chcą uczestniczyć w tych imprezach, że są razem z nami. Było jeden start! I nie było czasu, bierzecie udział w jakimś biegu? Tak, no dzisiaj otrzymaliśmy zaproszenie na bieg VIP-ów tutaj sylwestrowy, także tradycji stało się zadość, no i będziemy walczyli. A jego cenie swoje szanse? To znaczy stawka jest dość wysoka, no tu się wszyscy odgrażają. Myślę, że tutaj dystans wszystko zweryfikuje, te wszystkie tutaj takie górnolotne uwagi. No tutaj jest taka ekipa, która się tutaj czai na zwycięstwo, no będę starał się tutaj walczyć. Kogo widzisz za swojego największego konkurenta? No jeśli będzie to pan prezydent Tomaszewski, który zawsze dyktuje mocne tempo od początku. No dzisiaj przygotowałem swoją taktykę, naprawdę się przygotowałem. Tutaj prezes Leszczyński z profesorem Kulą też tutaj widać, że są zwarci i gotowi. Także no tutaj wszystko się może zdarzyć. Proszę powiedzieć, który pan już jest raz na tym biegu? To 24. Od samego początku przychodziłem na te biegi. Jeszcze był śnieg, dzisiaj to jest piękna bardzo pogoda, ale były czasy, że śnieg, pełno śniegu było i niektórzy biegacze, pamiętam w którymś to biegu, dwóch starszych takich seniorów wracało na boso po śniegu. To był mróz chyba z 15 stopni, a oni biegali jeszcze start i meta była tam koło takiego starszego budynku, dawniejsza, teraz to się Daria nazywa, tam, a przedtem to stary budynek był. I tam wszystkie starty i biegi się rozpoczynały i kończyły. Meta była nie tak jak tutaj, tylko w ten czas była na saniach. Przyjechały sanie i dekorowali tych, którzy wygrali. Przez lat zwiększyło się zainteresowanie biegami w Łodzi? No tak mniej więcej. Utrzymuje się na tak, swoim poziomie? Tak samo jest, jak i przedtem było. Tak samo było. Jak i teraz, tak samo i teraz. No teraz to są ludzie przyjeżdżają samochodami, a przedtem to trzeba było autobusem przyjechać, albo na pieszo trzeba było iść. A teraz to samochody na parking przyjeżdżają i dochodzą niektórzy ludzie. I pan teraz po prostu lubi patrzeć sobie? Bardzo lubię, bo to przy okazji z kolegami się spotkam, tutaj z tymi biegaczami, z kolegą Zygfrytem Kuchtą, i którym razem mieszkałem i zawsze się spotykamy. I z wielu innymi kolegami się tutaj spotykamy. I pozdrawiam pana Skolka, sędziego międzynarodowego, bo który też przychodził, a chyba jest chory, a teraz nie może chyba przyjść, bo nie widuję go ostatnio. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, do widzenia.